Dzień dobry, Katarzyna Bugajak z kadry szkoleniowej Car Group. Relacje odgrywają kluczową rolę w naszym życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Relacje są niezwykle ważne dla naszego dobrostanu i rozwoju jako jednostki. Przynależność do społeczności i tworzenie więzi z innymi ludźmi ma wiele korzyści, zarówno dla naszego zdrowia psychicznego, jak i tego fizycznego. Jakie korzyści przynoszą nam relacje? Silne relacje dają nam wsparcie emocjonalne w trudnych czasach. Możemy dzielić się swoimi radościami, zmartwieniami, sukcesami i porażkami z ludźmi, którym ufamy. Posiadanie bliskiej osoby, która nas rozumie i nas wspiera, wzmacnia naszą odporność psychiczną i pomaga nam radzić sobie z trudnościami. Badania wykazują, że ludzie, którzy utrzymują silne relacje społeczne, mają tendencję do lepszego zdrowia fizycznego. Mniejsze ryzyko chorób serca, niższe poziomy stresu i lepsza odporność są tylko niektórymi z korzyści, które płyną z bliskich więzi międzyludzkich. Relacje mogą nam pomóc w rozwoju osobistym. Poprzez interakcje z innymi ludźmi uczymy się empatii, współpracy, komunikacji i radzenia sobie z konfliktami. Relacje są również tym miejscem, gdzie możemy odkrywać nasze mocne strony, rozwijać nasze umiejętności i realizować się jako poszczególne jednostki. Silne relacje zapewniają nam sieć wsparcia społecznego. W momencie, gdy potrzebujemy pomocy, możemy liczyć na naszych bliskich, którzy oferują nam swoje doświadczenie, wiedzę i wsparcie praktyczne. Ta sieć wsparcia społecznego może być niezwykle pomocna w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i osiąganiu naszych celów. Bliskie relacje są również źródłem radości i satysfakcji. Tworzenie wspomnień, dzielenie się doświadczeniami i celebracja sukcesów razem z innymi daje nam poczucie przynależności i spełnienia. Silne więzi międzyludzkie wzbogacają nasze życie i dają nam poczucie, że jesteśmy częścią czegoś większego. Poprzez nawiązywanie relacji wchodzimy w interakcje z różnymi ludźmi o różnych perspektywach i doświadczeniach. To daje nam możliwość poszerzania horyzontów i rozwijania naszego rozumienia świata. Spotkanie z różnorodnością kulturową, społeczną i intelektualną w relacjach otwiera nas na nowe idee, wartości i sposoby myślenia. To także inspiruje nas do samorozwoju i uczenia się nawzajem. Silne relacje mogą również wpływać na nasz sukces zawodowy. Kontakty z innymi ludźmi zarówno w miejscu pracy, jak i w branży mogą przynieść wiele korzyści w postaci możliwości rozwoju zawodowego, mentorstwa, współpracy i wymiany wiedzy. Budowanie dobrych relacji w środowiskach zawodowych może prowadzić do większych szans na awans, osiągnięcia sukcesu w naszej karierze. Wzajemne relacje dają nam również możliwość lepszego poznania siebie samego. Poprzez interakcje z innymi ludźmi otrzymujemy informacje zwrotne, które mogą nam pomóc w rozwoju samoświadomości. Bliscy ludzie potrafią dostrzec nasze mocne strony, ale także wskazać nam obszary, w których możemy się jeszcze rozwijać. W momencie, gdy stajemy przed wyzwaniami i trudnościami, silne relacje dają nam oparcie i pomagają nam radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi. Często to właśnie bliscy nam ludzie są naszym największym wsparciem, pomagając nam znaleźć siłę i perspektywę w trudnych momentach. Widzimy więc, że relacje są niezwykle istotne dla naszego dobrostanu i rozwoju jako poszczególnej jednostki. Dlatego warto inwestować swój czas i wysiłek w budowanie i pielęgnowanie silnych i zdrowych relacji z innymi ludźmi. Ważne jednak jest, aby podkreślić, że nawiązywanie relacji nie jest jednostronnym procesem. Wymaga zaangażowania i otwartości zarówno z naszej strony, jak i z drugiej. Nie możemy oczekiwać, że inni ludzie będą inwestować w nasze relacje, jeśli sami nie jesteśmy gotowi zainwestować w nie swojego czasu i swojego wysiłku. Pierwszym ważnym krokiem w nawiązywaniu relacji jest uświadomienie sobie własnych potrzeb i wartości. Zanim będziemy mogli budować zdrowe relacje z innymi, musimy wiedzieć, czego oczekujemy od tych relacji i jakie są nasze priorytety. Dobrze jest zastanowić się, jakie cechy i wartości są dla nas istotne w ludziach i jakie relacje chcemy rozwijać. Kolejnym ważnym aspektem nawiązywania relacji jest komunikacja. Dobra komunikacja jest kluczowa dla budowania porozumienia i wzajemnego zrozumienia. Ważne jest, aby słuchać drugiej osoby uważnie i empatycznie, stawiać pytania i być gotowym do otwartej rozmowy. Pamiętajmy, że komunikacja to nie tylko słowa, ale także mowa naszego ciała i gesty. Dlatego warto dbać o swoje komunikacyjne umiejętności, nie tylko werbalne,
ale również te niewerbalne. Kiedy nawiązujemy nowe relacje, istotne jest również budowanie zaufania. Zaufanie jest fundamentem trwałych i satysfakcjonujących relacji. Aby zyskać zaufanie innych ludzi, musimy być konsekwentni w naszych działaniach, być wiarygodni i dotrzymywać obietnic. Ważne jest tutaj okazywanie szacunku i empatii wobec innych osób oraz zachowanie poufności, gdy jest to wymagane. Pamiętajmy, że zaufanie nie buduje się natychmiast, ale stopniowo poprzez nasze codzienne interakcje i zachowania. Innym ważnym aspektem nawiązywania relacji jest umiejętność rozwiązywania konfliktów. Konflikty są nieodłączną częścią każdej relacji, ale kluczem do utrzymania zdrowych relacji jest umiejętność radzenia sobie z nimi w sposób konstruktywny. W momencie, gdy pojawi się konflikt, ważne jest, aby go nie unikać, lecz stawić mu czoła. Rozmowa oparta na szacunku i empatii jest kluczowa w rozwiązywaniu sporów. Warto wysłuchać drugiej strony, zrozumieć jej punkt widzenia i próbować znaleźć rozwiązanie, które zadowoli obie strony. W przypadku trudnych sytuacji może być również pomocne skorzystanie z mediacji lub wsparcia ze strony profesjonalistów. Nawiązywanie relacji wymaga również umiejętności budowania pozytywnego środowiska. Warto dbać o atmosferę, w której się znajdujemy, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Szanowanie innych ludzi, okazywanie życzliwości i wsparcia może przyczynić się do tworzenia pozytywnych więzi. Ważne jest również umiejętne zarządzanie emocjami i unikanie negatywnych zachowań, które mogą wpływać na nasze relacje. Nie można również zapominać o budowaniu relacji poprzez wspólne zainteresowania i aktywności, bowiem odkrywanie wspólnych pasji i spędzanie czasu razem wzmacnia nasze więzi. Bądźmy otwarci na nowe doświadczenia, uczestniczmy w spotkaniach, w warsztatach czy klubach, gdzie możemy poznać osoby o podobnych zainteresowaniach. Ważnym aspektem nawiązywania relacji jest także umiejętność akceptacji innych ludzi takimi, jakimi są. Każdy z nas ma swoje wady i zalety i ważne jest, aby doceniać i szanować różnorodność. Nie próbujmy zmieniać innych ludzi na siłę, ale starajmy się zrozumieć ich i akceptować. Budowanie relacji bowiem opiera się na wzajemnym szacunku i akceptacji siebie nawzajem. Podsumowując, nawiązywanie relacji jest ważnym elementem naszego życia. Wymaga od nas zaangażowania, otwartości i umiejętności komunikacyjnych. Kluczowe jest uświadomienie sobie naszych potrzeb i wartości, budowanie zaufania, umiejętność rozwiązywania konfliktów i tworzenie pozytywnego środowiska. Pamiętajmy również, że relacje wymagają czasu i wysiłku, ale mogą przynieść nam wiele satysfakcji i jeszcze więcej radości.